Honda Hornet 600, już końcowy model, jeśli chodzi o wypust na gaźnikach. Za sekundę oddzwonię. Końcowy wypust na gaźnikach, już z zawieszeniem odwróconym. Niestety nie mamy tu regulacji. No, mogłoby być, no, ale to jakieś coś tam przy zakupie nowego motocykla, jakieś koszty tam były tańsze, że tak powiem, a na pewno były tańsze koszty produkcji. Nieważne, tak on sobie wygląda. Prędkościomierz mamy już tutaj elektroniczny, obrotomierz jeszcze klasyczny, analogowy, fajnie. Z pozycji, że tak powiem, pionowej startuje. No, przyjemny sprzęt. No, Hornet, no to wiadomo. Jeśli chodzi o wygląd motocykla klasycznego, no to według mnie przynajmniej numer, można powiedzieć, numer jeden. Jeśli chodzi o taki typowy, klasyczny wygląd motocykla bez udziwnień i innych tam tematów. Co do niego. Problem tam z gaźniczkami, coś tam właściciel narzekał, że jakieś tam ma problemy z pracą. Jak i również tam do przeglądnięcia luz zaworowy i jakieś tam inne rzeczy. Także pokrywa do ściągnięcia, zbiornik, plastiki, kanapa. Majeczkę sobie odpalę za sekundkę, niech się grzeje. I co? I ruszam. Także widzimy się, no jak zawsze, jak coś porozkręcam, jak coś tam będzie można pokazać. Nic to tam nie jest nadzwyczajnego, aby pokazywać wcześniej. Także ruszam z tematem. Rozbierane. Tak mi się zaznaczył punkt, w którym stał przez weekend motocykl. Początkowo, jak dzwonił właściciel, przecież tylko miałem dzwonić do niego, ale uprzedził mnie. Mamy ten wyciek, to jakby powiedzmy ze stopki. W miejscu, gdzie stoi stopka, widać, że jest wszystko tłuste. Po palcu. No, trzeba byś miał czyste ręce. Po palcu zostaje. I tak, sprawdziłem sobie, prześwieciłem lampką w miejsca powyżej, bo początkowo myślałem, że to ze smaru z łańcucha, lecz nie. Wyciek mamy spod simmeringu dźwigni zmiany biegów. Łatwo poznać, nie jest to smar do łańcucha, gdyż nie ciągnie się za palcem, nie jest klejący temat. I tutaj mamy troszkę rozchlapany, że tak powiem, olej. Więc simmering do wymiany, to tam akurat najmniejszy kłopot. Zaworki jeszcze nie sprawdzone, ale rozebrane gaźniki. Myjka jest nagrzana? Jest. Co do gaźników, no widać w nich już tam lekką rdzawkę w no, takich zakamarkach. Teraz akurat je przez chwilę obróciłem, aby rozkręcić górę i bok, także no nie widać już niestety. Spłynęło troszkę, ale tutaj taki widać rdzawy zaciek. Ułamana wtyczka od TPS-a, chyba to już nawet była próba klejenia tego. Znaczy ona jest nadłamana, nie złamana. O. I tak po tym jak zewnątrz, no zewnątrz to zewnątrz, gaźnik nie pracuje z zewnętrzną stroną, obudową, ale widać, że ma takie zacieki długie, z długiego czasu, no nie był rozkręcany. Jest szansa, że może jeszcze fabryczny temat. I tak to wygląda. I ten troszkę czyściejszy, te dwa środkowe brudne i ten również czyściejszy. Ale dobrze będzie widać tą rdzawkę tutaj. O, widać, że są takie pomarańczowe komory pływaków, a tutaj też żółte, jak i dolot. No tutaj to akurat powietrze, ale czy to zejdzie pod palcem? Schodzi. Także powinno się to w miarę, a środek schodzi czy nie? Powinno się to w miarę dać wyczyścić. Schodzi, jak widać po przetarciu palcem jest jaśniejszy ślad, także powinno to w miarę wszystko wyglądać po umyciu. Ściągam cewki, fajki i patrzę, cóż tam siedzi wewnątrz, luzy zaworowe i te sprawy. Skoro on tyle nie był rozkręcany, przyda mu się taki temat. A na to wygląda, chyba że lekkie zapocenie spod uszczelki już tutaj spod pokrywy. No tak, coś widać, jak przetrę palcem, to się też robi jaśniejszy element. Dobra, to działam dalej. Tak to wygląda. A wygląda to właśnie tak, że prawdopodobnie silnik nie był rozbierany, gdyż na uszczelce starej mamy tak. Są jeszcze ślady tej takiej fabrycznej masy. O, takiej żółtej, miodowej. Także raczej tu nikogo nie było do poprawy. Nie wiem, czy dobrze z głowy mówię, ale trzy zawory wydechowe. To w miarę czysty. Ten sobie to rozbiorę, pomyję, wszystko jeszcze poczyszczę. Gaźniki już złożone. Gdzież są? A są na półeczce. Na półeczce ze stołu. Gaźniki ogarnięte, całkiem to nawet przyzwoicie wyszło. Tutaj fanty do niego potrzebne. Uszczelki, sprężynka i te sprawy. A, zawory.
Te dwa na górnej granicy, jeden minimalnie poza, także można by sobie troszkę pożonglować płyteczkami, będzie spokój na dłużej. Tu jak widać pokrywa. Także rozbieram górę, wymiana trzech płytek, mycie, czyszczenie i składanie w całość. Także jak zawsze gdzieś po drodze się zatrzymam na chwilę. Wymyte, wyczyszczone, jeszcze później finalne przetarcie przed montażem pokrywy z uszczelką. Płyteczki trzy wymienione. Pokrywy, wałeczki, reszta gadżetów wymyta, wyczyszczona. Kawałek uszczelki z gaźnika mi się tu pojawiło. Także wszystko jest gotowe. Gaźniki to chyba tam pokazywałem, leżą. Mostki, wałki, no jakieś tam ślady pracy są, ale tutaj nawet takie dość wyraźne. Tutaj reszta śruby, jeden ślizg od napinacza. Wygląda znośnie, też tam jakieś zużycie na nim widać, ale nie ma dołka na milimetr. Napinacz rozebrany, będzie nowa sprężynka, to tam zresztą pokazywałem mniej więcej wszystko. Także składam w całość i już pewnie do odpalenia. Jak można zauważyć i usłyszeć, sprzęt odpalony, wstępnie rozgrzane, takie mamy podciśnienia. A taki mamy LFR na górze, także troszkę tam dokręcenia jest. Więc co, tak jak mówiłem, że jest dokręcenia, biorę ku temu narzędzia. No i zobaczymy, co się uda uzyskać z tego wszystkiego. Nie jest najgorzej, jest szansa, że będzie dobrze. Jak widać, że czas od czasu się wyrównuje, także zostawiam to jak jest. Jak znowu ustawię idealnie równo, to potrafi przeskoczyć w drugą stronę. To już nie ma co zdziwiać. Zresztą taka dokładność, jaką tutaj, że tak powiem, ogarniamy, to jest niedostępna dla zwykłych wakuometrów. Dobra, zakręcę mu benzynę, niech gaśnie. I co, zbiornik, kilka plastików, tutaj tą gumę. I co, i byłoby tyle. I poskładany sprzęt. Obroty trzyma idealnie, równe tam. Około 1200. Idzie równiutko, nic mu nie wyskakuje. Troszkę może głośny, ale to nic. Przetrzymam tak jak zawsze. Sprawdzę sobie, jak odpala, jak jeździ. Od dziś już, jak widać, jedynie on został na zewnątrz, bo godzina już późna. Wszystko ku końcowi zmierza. Dzisiejszy dzień, że tak powiem. Jutro sprawdzę, jak na saniu ruszy, ale powinno być dobrze, bo pracuje całkiem mięciutko, że tak to nazwę. Także hornecik gotowy.